Heja, cześć, witajcie w 39. odcineczku Terrarii na modzie Calamity. W sumie może powinienem wyjąć to, żeby nie wyglądać jak paskudztwo. Dzisiaj będziemy walczyć z kosmiczną glizdą. Zrobimy to najpierw tak po prostu, zobaczymy jak ta walka teraz wygląda na Revengenensie, czy czegoś nie zmienili, czy jeszcze pamiętam jak się z tym walczy, czy pójdzie mi dobrze. Chociaż nie pamiętam, czy przypadkiem pożeracza bogów nie można atakować tylko z przodu i z tyłu i wtedy to by było mocny przypaliks, bo wszystkie bronie dobre na glizdy nagle stałyby się na glizdy beznadziejne. No właśnie, odglizdawiacz. Zapomniałbym wyjąć ze skrzyni odglizdawiacza, który... gdzie jest? Halo? Tutaj? Gdzie jest odglizdawiacz? A tu jest odglizdawiacz, brawo. Ech, pięść się na pewno na niego nie przyda, chociaż może się czasami przydać do unikania. Teratomir jest już turbo przestarzały i jak będę chciał coś naprowadzanego, to użyję Soul Edge'a. No właśnie, nie mam zielonego pojęcia jak ta walka wyjdzie. I jedyne co mam nadzieję, taką szczerą, naprawdę sporą, to że nie będę musiał robić areny na całą mapę. Że nie będę musiał jakichś torów czy innego syfu rozkładać na całą mapę. I że będę mógł walczyć tutaj. Ewentualnie jedyne co mógłbym zrobić, to mógłbym rozłożyć tu na podłodze asfalt i to by była jedna rzecz, którą mogę zrobić. Coś mi się tak wydaje, że nawet próba zrobienia tego tutaj jest głupim pomysłem. I spróbujemy sobie z tym gałganem jakoś poradzić. Najlepiej gdyby była walka w dzień, bo wtedy lepiej widać. Więc dzień się będzie rozpoczynał, dalej w walce zrobi się jaśniej. Odpalamy wszystkie buffiksy i wydaje mi się, że mam wszystko co bym chciał. Mam tutaj też świeczki. Okej. A dobra, on oświetla cały ten. I co? Ja jestem mu damage w stanie zadawać w ciało? Chyba tak. A przynajmniej w tej fazie, bo to dopiero pierwsza faza z miliarda. On jest niesamowicie długi. Jest glizdą glizdą. To mu ma chyba zmniejszone obrażenia. Więc wydaje mi się, że atakowanie go tym nie jest najlepszym pomysłem. A i na mapie nie mamy tylko jego głowy, ale tyłek też. Ło, panie, tak. Bullet hell się będzie zaczynał. A ja muszę wiedzieć co się dzieje na minimapie, bo... że tak powiem, on jest dużo szybszy niż... moja reakcja jest w stanie zareagować, gdybym miał tak to robić. To też ma pewne przebicie. Zmarnowałem adrenalinkę. O, mogłoby mi to naprawdę pomóc nieźle, ale w sumie to nie jestem... O, cholera! To było niezłe. Fajna to jest naprawdę walka. Jedna z tych fajniejszych, właśnie taka jak Providence. Tylko niestety wadą jest taką, że muszę patrzeć się... Zobaczcie, prawie mnie zabił na dwa hity. Muszę patrzeć się na niestety... Łopanie, gdzie ty leciałeś, frajerze? Czyli on nie tylko głową, ale też ciałem potrafi zadać jakieś posrane 200 obrażeń. A unikanie pocisków jeszcze do tego to w ogóle ból w dupie. Nie wiem czym walczyć. 100 obrażeń takim jednym pociskiem głupim. I oczywiście jakiegoś debuffa srogiego dostaje. Który powoduje, że się ledwo regeneruje. Nie, ja chyba nie mam za dużych szans, żeby zrobić tą walkę w ten sposób. Widzę, że mnie właśnie trakuje straszliwie. Cholera! No gościu, unikasz, a typ powie sobie lol nie, jednak i tak cię trafię, bo zmienię kierunek dokładnie w tym samym momencie, co ty. Bo on nie ma czasu reakcji. Jego czas reakcji to 1 milisekunda, a moje no, jest 1000 razy większa, coś około sekundy. Ale jeżeli nie dam mu się trafić, no to nie może mi żadnego damage'a zabić. Wow! Problem tylko w tym, że unikanie jednej glizdy, mniejszej glizdy i jeszcze miliarda pocisków do tego. Chciałbym druga adrenalina, nice. Jedziemy, jedziemy, bij go tam, żeby chociaż trochę mu zadać adrenaliną. Powinienem się skupić bardziej na unikaniu niż adrenalinie, bo co mi da zadanie mu 5% dodatkowych damage'a, kiedy po prostu umrę. A jeśli nie umrę, to nawet powolutku, ale mogę go tam bić. Więc na razie ta... to było żałosne. Na razie ta walka jest dosyć łatwa, ale to jest pierwsza faza właśnie. To tak samo jak z Poltergastem, ja się śmiałem z niego w pierwszej fazie. Później się okazało, że jest 3 razy trudniejszy, ale no, to klasyka. Nie! No i zwykła glizda mnie walnęła. Gdybym pomyślał przez chwilkę, to bym odpalił tego, Normality Relocatora wtedy.
A tak to użycie go teraz uratowało mnie przed jakimiś 100 HP. No nie trakuj mnie aż tak bardzo, bo... bo to nieprzyjemne, no nie wiem co ja mam powiedzieć. Muszę złapać ten feeling tej walki. Nie ma możliwości, że go pokonam za jakimś drugim razem. Szczególnie jeśli będę próbował nadużywać mojej adrenaliny. O właśnie. Teraz przyzywa innych przeciwników. Takich jak Sizzles Voida. Z którym nie wiem jak do końca walczyć, ale przynajmniej sama Glizda mnie teraz nie bije. A ona byłaby tak ze 30 razy groźniejsza niż jakiś tam Sizzles Void, który mi gówno robi. Dosłownie. I sleep. Nie wiem po co jest ta część walki, skoro jest taka łatwa. Wait. Tak, ostateczny atak. On się teraz praktycznie możliwe... można powiedzieć sam zabija. Straciłem niby adrenalinę, ale z drugiej strony mam pełne HP, więc... A nie, dobra, jeszcze żyje. A jak ja atakuję te kule, to on też obrywa od tego. Ciekawe, myślałem, że nie. A, i teraz się zabije już sam na serio. Więc można tutaj jakoś to przeczekać, tak, powolutku. Nie dać się trafić, zachować jak najwięcej adrenaliny się da. What is going on? Where the Stormweaver? Ej, czy ja coś zbugowałem? Czy ja muszę teraz iść na przykład do nieba polecieć, czy co? Teoretycznie jest teraz walka, ale nic się nie dzieje. Zobaczcie, mam pełną adrenalinę, zupełnie jakby walka dalej trwała. Ale bossa absolutnie nigdzie nie ma. Nawet muzy z bossa nie ma. Okej! Już widzę, że walka z pożeraczem bogów będzie trwała jakieś dobre 10 minut. O ile wreszcie zaskoczy którymś razem i zadziała. Ale będzie trwała dobre 10 minut po tym, jak mi buffy się teraz kończą, no na serio. Nie lubię takich długich walk. Strasznie nie lubię. A i wszystko wróciło teraz do normy, niestety muszę walczyć jeszcze raz. Równie dobrze mógłby mnie zabić ten Sizzles Void, co za syf. Ale chyba wiecie jak to teraz będzie wyglądało, znowu będę już walczył dalej z nim sam, praktycznie. O, działa! Tym razem się pojawił wreszcie! No i trzeba pamiętać, że on jest... annoying as fuck bullshit piece of crap. Więc o ile Sizzles Voida się rozdrzebało od razu, o tyle... z tym śmierdzi dołkiem może... nie być tak łatwo? Okej. A bo oni są chyba słabszymi wersjami siebie. Tak, są sporo słabszymi wersjami siebie. Ale jednak ciebie chciałbym jak najszybciej zneutralizować, bo ciebie nienawidzę. Sygnusie. Jednak wydaje mi się, że on jest trochę wolniejszy niż był normalnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Druga faza. Czas na drugą fazę. O Jezu, ale się stresuję, bo ona jest 30 razy trudniejsza. O nie! A nie, dobra, udało mi się odpalić adrenalinę. Ale co z tego, jak teraz mogę go bić tylko po dupie? I widać go całego na mapie. Zobaczcie, jakie to jest kurde cool. To jest ma... to jest bitwa na minimapie, no. Real shit. A nie, czekaj, ja go mogę bić w resztę ciała, tylko mu zadaję mało ob... o, co to jest? On się teleportuje, tego nie było kiedyś. Nie wiem, z czego go nawet bić totalnie, absolutnie nie wiem. Z tego? Nie, chyba nie z tego, to jest... uuu, leci tutaj! Uhuhu, to było takie bliskie. O nie! O Boże, prawie mnie zabił. Dash mnie tylko uratował w tym momencie. Tepię się. O, prawie mnie znowu trafił. Ta walka jest świetna, ale tak stresująca. To się robi coraz trudniejsza i bullet hell. Uhu, jak ja mam tego unikać, no ty... jak ja mam unikać takiego bullet hellu? Jeżeli zaraz nie wypiję poty, to on mnie zarobi zaraz tym bullet hellem. Jeszcze unikanie jego samego to jest... okej, ale unikanie tego bullet hellu przy okazji... to witchcraft jakiś jest, to czarna magia, nie wiem...
adrenalina i rage naraz i zaraz deadnę. A, to było szczęście, samo szczęście. Ja tego unikam szczęściem tylko. To było zero skill. Ha! Ale byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mnie na przykład nie otaczał. Normality Relocator znowu działa. Sliderio tutaj się już robi po prostu. Jak ja to robię? Jak? No po prostu jak mi to wychodzi? Jakim cudem ja mam pełne HP? O nie, 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 to było głupie strasznie, co ja zrobiłem teraz. Dałem się trafić. Znowu się dałem trafić. Się znowu tepię. Ta walka jest naprawdę ultra trudna. Przecież ja mam HP na jednego strzała od niego. Ale dobra, jest pota. Jest pota, jest pota. Normality Relocator mnie może czasami uratować. Och, wpadłem w niego. I się jeszcze tepię od razu. Just freaking stop. Zaprzestań procederu. 17% HP, nie ma szans, że to wygram. Nie ma szans, że to zrobię. Nierealistyczne oczekiwania. Niby odgliszczacz, ale z drugiej strony on się robi coraz szybszy, coraz większy tracking. Zobaczcie, jak malusieńki jest mój margines błędu. Bijemy go, bijemy. Ma już naprawdę niewiele HP. Czarny ekran i trafił mnie. Już nie mogę go unikać normalnie teraz. Jestem zbyt wolny, żeby go normalnie uniknąć. Muszę używać normality relocatora i... Byłem tak blisko, a dosłownie przeteleportowałem się i tuż po tym zdaszowałem prosto w niego. To był żałosny błąd, który zakończył tak dobrą próbę, tak dobre podejście do tego. No cóż. Następne podejście, które zobaczycie, to już takie, które wygram.
Co? Udało mi się tak przypadkowo? Naprawdę, myślałem, że już jestem martwy, ale jakimś cudem udało mi się to tak po prostu zrobić. Tym razem, o kurde, to było kolejny koszmar. Te bossy są już tak niesamowicie trudne. Zobaczmy, za którą próbą mi się udało, no bo wiadomo, nie idzie zliczyć tych tutaj grobów, które leżą sobie absolutnie wszędzie. Jeśli już umierać, to przynajmniej na tak dobrej walce, zresztą zobaczcie, buffy mi się skończyły idealnie. Ta walka bywa tak długa, że musiałem dwie serie buffów wypijać, no i tak to się skończyło. Będę musiał je dzisiaj dosłownie odnowić. Kurde, ale teraz jak już to zrobiłem, jestem niesamowicie szczęśliwy. No i widzicie, zobaczcie, znowu robię to z Destroyer Emblemem. Okazało się jednak, że Absorber daje mi malusieńkie szanse na przeżycie chociaż 5 sekund dłużej, czyli no nie daje mi prawie nic. Natomiast to daje mi tyle damage'a, że boss umiera tak o 1/5 szybciej, co daje mi znacznie większe szanse na wygranie tej walki. Właśnie dlatego walczę w tym setupie. Właśnie dlatego mam takie akcesoria. Mam albo takie, które dają mi buffy do wszystkiego, takie jak Community, Celestial Shell czy Affliction. Takie, które są obowiązkowe, czyli Asgard's Valor, bo jak się ma knockback, jak się otrzymuje knockback w Terrarii, no to można pożegnać się z życiem przy każdym bossie, praktycznie. Fire Gauntlet daje mi giga damage, jeszcze większy damage niż Destroyer's Emblem, więc to jest must have. Oczywiście skrzydła, bez skrzydeł nie byłbym w stanie nic uniknąć, więc to też pożegnanie się z życiem od razu, można nawet nie próbować. Destroyer's Emblem, oczywiście kolejny giga damage, więc tak, wywalmy sobie to wszystko. Absorber raczej nie będę go więcej używał. Fajnie, że go zrobiłem, ale no nie dzięki. Mega healing potki dostaliśmy, je się jakoś tam robi, można zobaczyć. A dobra, ja myślałem, że można je zrobić już teraz i byłbym zły, że ja używam tutaj 250 HP, a można 300? No nie, ponieważ potrzebujemy Cosmic Anvil, żeby to zrobić. Otwórzmy sobie to, dostajemy 30 skrzyneczek, dostaliśmy zbroję D-Towna, której nie pamiętam, czy on jest chyba devem, a nie pamiętam, czy Calamity, czy Terrarii podstawowej, zapomina mi się. Weźmy sobie jakąś czapencję, na przykład Plumber's Hata, wrzućmy tutaj i... A nie, przecież ja tutaj mam miejsce, chociaż jeszcze Silva Helm. Mamy też skrzydła tego gościa, no nie dzięki. Lore Pożeracza Bogów Pań, ale się namęczyłem z nim. Niby tylko 1,5 godziny, ale jednak każda śmierć, kiedy miał poniżej 10 czy 20% HP, tak bolała. Zresztą co się dziwić. Cosmilightowe bloki, ciekawe. Summon Damage. Na pewno jest to lepsze od Kalmara, więc zrespmy sobie i mamy Gliździora. To jest taki jakby smok z podstawowej gry, tylko oczywiście 1000 razy lepszy. Co my tutaj mamy? Helm D-Towna. Mamy 30 sztabeczek, no i niestety dropła nam też broń magiczna, która jest pewnie bardzo fajna, ale jest magiczna. Więc jeżeli mogłem wyklaczować tą walkę za pierwszym razem teraz, no to wyfarmienie tam następnych sztabeczek od tego bossa nie będzie raczej niemożliwe. Co to jest? 10% zwiększonych go damage'u. Jeżeli atak miałby mnie zabić, to przeżyję go i wyleczy mi 100 HP. Czyli na taką walkę mógłbym przeżyć na przykład w krytycznym momencie 3 dodatkowe czy 2 dodatkowe ataki, w razie gdybym miał praktycznie 0 HP. I gdyby udało mi się potem wyregenerować, znowu spaść tam powiedzmy do 1 HP, znowu oberwać po 90 sekundach, więc jakbym był naprawdę bardzo szczęśliwy, to by mi to 3 hity uratowało, a jeżeli nie, no to 1 i 10 sekund później znowu umieram, więc raczej nie będę tego używał i to nie jest materiałem. Teraz można dużo fajnych rzeczy zrobić, między innymi mogę pewnie mój Fire Gauntlet ulepszyć. Yharim's Insignia potrzebuję do tego, a je się robi z tego, co już mam. Ja tego Elemental Gauntleta już mogłem zrobić. O panie, ja to brawo geniuszu, mogłem to zrobić już po tym, po Poltergeście. Więc potrzebujemy tego, czyli Necklace of Vexation, które mam. Tak, reszta tego odcinka będzie poświęcona krafceniu itemków. Warrior's Emblem, którego nie mam, więc trzeba iść bić Wall of Flesha. I fantastycznie udało się dropnąć się Warrior's Emblem. Portkę zerga wyłączmy już w tym momencie. Powinnibyśmy być w stanie stworzyć, w sumie nie wiem nawet co. Co to było? Core of Sunlight, Divine Geode, Necklace of Vexation muszę chyba wyjąć po prostu stąd i wrzucić tu. Tak, jak ma się je tu, to się nie da tego craftować. Yharim's Insignia jest tak o 1-2% gorszą wersją tego, właśnie dlatego tego nie tworzyłem, bo jest po prostu tak minimalnie gorszy, więc wolałem Destroyer Emblemat mieć. Potrzebujemy Luminite jeszcze, którego w ogóle nie mamy miliard czy coś. Szkoda, że po Moonlordzie to ja mogę sobie miliard tej rudy wydobyć, a po Pożeraczu Bogów nie mogę sobie milion tej rudy wydobyć, tylko muszę pokonać go jeszcze raz. Mamy to? Mamy. Nie, czekaj, Ascendant Spirit Essence.
Jak to się robi? A ja tego jednak nie mogłem robić. Nie, nie mogłem tego zrobić przed pożeraczem bogów, bo dopiero po pożeraczu bogów zaczynają się te rzeczy spawnić. No poza fantoplazmą, ale Nightmare Fuel, Endothermic Energy i Dark Sun fragmenty są właśnie dopiero po tym bossie. Czyli to jest coś, co będziemy chcieli teraz praktycznie wygrindzić. Musimy pozbyć się dużej ilości śmieci. Niech to wróci do ekwipunku. Ja insygnie niech wraca tutaj. Heja, co teraz sprzedajesz nowego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale sprzedam ci Clockwork Assault Rifle. Tą maskę ci wywalę, drewno wraca tutaj. Trzeba uporządkować trochę ten ekwipunek. O ty, ile bossu, ile kurde gości ma nowe rzeczy do sprzedania. W sumie to nie wiem, czy nowe, czy nie przypadkiem cena tego, co sprzedają, nie wzrosła pięciokrotnie, czy coś. Nie, no chyba absolutnie nie wiem, o co chodzi. Ty masz coś nowego? Nie. To po co mnie chcesz zagadać? Może oni mają jakiś tekst do powiedzenia? A tak, to chyba chodzi o to, że... Nie wiem, wydaje mi się, że może im chodzić o to, że po prostu chcą mi coś powiedzieć. Albo coś tam. A mógłbym zmienić płeć. Jasne, już lecę. Ty, gościu, nie masz czegoś nowego? Pamiętam, jak sprzedawałeś Absolute Zero, taka broń dobra, fajna, ale teraz jest dużo gorsza niż to, co mam. Mógłbym też zmienić sobie kolor włosów, na przykład na prędkość, bo tak. Ewentualnie mógłbym nie nosić żadnego nic na głowie i zmienić kolor włosów w zależności od tego, ile mam HP, czyli miałbym taki pasek HP swój własny gdzieś tutaj. Nie musiałbym patrzeć już, czy mam tutaj ile HP, tylko widziałbym to od razu. Tu nie, Dynasty Table czy coś tam. Refund. Ile mi refundujesz? Platynę 40 golda. Trzeba potki odnowić, ja to teraz zrobię sam. Kasy i tak mam mnóstwo. Mamy z powrotem wszystkie potki. Teraz tak, Cosmic Light. Jak będę chciał z tego coś robić, to muszę mieć Cosmic Anvil, cokolwiek nie zechcę zrobić. A żeby zrobić Cosmic Anvil, potrzebuję 10 tych sztabek, już od razu wydać na starcie. Ojojoj, boli mnie to. Potrzebujemy tego kowadła, to podniesiemy z ziemi. Luminite, Galactica, Exodium. Exodium jest milion. Galactica Singularity też można zrobić milion. Illuminite dokładnie tak. Tylko ten Cosmic Light dopiero co zdobyty będzie trochę bolał, że go tak dużo wydam. Robimy Cosmic Anvil i niestety to jest sporo większe niż było, więc how about przesuńmy tą pochodnię. Wstawmy ją jakoś tutaj głupio. Nie no, jeszcze to jest jeszcze większe, no po prostu dobrze wiedzieć. Wszystko trzeba przestawiać. Teraz będzie można tworzyć kosmilajtowe rzeczy, więc wywalmy wszystko to. I zastanówmy się, co będziemy chcieli stworzyć. Ja myślałem, żeby zacząć od akcesoriów, czyli od Elysian Tracersów, do których potrzebujemy to, czyli moment farmienia. Widzę, że no tak, będę potrzebował milion tego do wszystkiego. Praktycznie. Mogę zrobić Empyrean Knives z Dark Sun fragmentami. Więc co polecacie w takim razie? Poza Asgard Aegis, które... Nie, też tego potrzebuję. A zbroja? Zbroja też tego potrzebuje. Nice. Nie chcę walczyć z powrotem z pożeraczem bogów bez zrobienia sobie przynajmniej jednej lepszej troszeczkę broni, czy czegokolwiek chociaż. Może od razu Music Boxa sobie z nim zrobimy. A czekaj, to jest z Jarona. Wiecie co, ja bez zrobienia tych eventów praktycznie nic nie mogę craftować, więc jednak zrobimy je dzisiaj, tak? Dzisiaj, co może pójść nie tak, na pewno mnie nie zniszczą. Bo są zwiększone, wzmocnione, uwaga, 7,5-krotnie. Mają 7,5 razy więcej HP niż mieli. Pokażcie, na co was stać. Zespełnijmy sobie tego gościa. No z takim typem to i playthrough z summonerem musiałoby być super fajne. Ciekawe właśnie. Zacznijmy od Pumpkin Moona, bo jest łatwiejszy. Chcę się przekonać, czy mam się bać, czy może jest to doable. Chyba jak najbardziej doable. Morning Wood, jak widzicie, ma ponad 100 tysięcy HP. Co w sumie, jak tak teraz myślę, nie jest wcale tak dużo. Tylko gdzie on, kurde, jest? No przede wszystkim damage zaczynają zadawać ekstremalnie duży. Zobaczcie, ale mnie robią. Wow, prawie mnie zabili. Wiecie co? To ja będę walił z czegoś naprowadzonego i w sumie bardziej ich unikał, bo widzę, że pieprzanie się w nich, jak fajne by nie było, tak zafunduje mi dosyć szybką śmierć. Oj, zobaczcie, jest Nightmare Fuel. Moim zdaniem to jest jedna z również najlepszych rzeczy, które Calamity dodaje. Wykorzystuje już istniejący event do tego, żeby zachęcić graczy do używania go, bo na przykład, nie wiem, można go z łatwością wcześniej olać, bo niby dropi z niego parę fajnych itemków, ale nie potrzeba go do przejścia dalej, nie potrzeba go do zrobienia OP itemów, które przydadzą się na przykład następnego bossa. Natomiast tutaj już trzeba go praktycznie przejść, żeby zrobić większość nowych itemków, to po pierwsze. A po drugie, nawet jeżeli się go już raz zrobiło, to teraz można zrobić go drugi raz, no i jest więcej rzeczy do robienia, bo ja tam terrarię lubię i dla mnie takie zreuzowanie kontentu raz nie jest wcale żadną, kurde, śmiercią.
Tylko, no fajnie, mam więcej nowych rzeczy do robienia. Ci przeciwnicy znowu są trudni. Tak jakby niby z nimi już walczyłem, ale z drugiej strony wcale nie aż tak długo. Pumpkin jest. No to skupmy się na pumpkingu, olejmy resztę. Myślę, że będę go robił. W sumie nie wiem z czego. Z tego? Nie, to słabe jest. Z tego to jest niezłe, ale wydaje mi się, że lepiej będzie go robić z dusz. Wszystkie dropy można temu gościu sprzedać, takie jak pumpkingowe trofea, te miecze, inne karabiny, to jest wszystko mega bezużyteczne. Właśnie świnia, zapomniałem postawić świni. Sam Nightmare Fuel przyda nam się do Ataraxii, ale nie, to jest jeszcze... Auric Bary, to są chyba po Jaronie, jeżeli się nie mylę, albo jeszcze dalej, boję się, że może jeszcze dalej. Nie, dobra, po Jaronie, okej. Okay. To jest, o teraz mógłbym zrobić Devil's Devastation, ale nie polecają tej broni, więc wstrzymam się z tym, aż będę mógł z łatwością mógł pokonać naszego ulubieńca. Ascendant Spirit Essence to nas interesuje, czyli jeszcze dwie rzeczy trzeba zrobić, a to samo w sobie jest do dupy. To teraz czas na najtrudniejszy evencik, co może pójść nie tak. Zaczynamy tym samym, czyli odbijamy pociski od ściany i masakrujemy przeciwników w ten tutaj piękny sposób. Żeby przejść do wysokiej jakiejś tamtej fali, okazjonalne, endotermiczne paliwa można sobie pozbierać. O, jest już Santan? Szybko. Widzę, że Everscreamy padają bardzo, bardzo szybko, więc one byłyby chyba najlepszym źródłem tego endotermicznego paliwa, czy endotermicznej energii. Jak to się nazywa? Endotermiczna energia, a fuel to jest Nightmare Fuel, okej. Okay. Tak, może po prostu zrobimy tak jak wtedy, czyli masakra wszystkiego, co stoi, idzie i leży. Dosłownie regeneruje się tak szybko, jak otrzymuje obrażenia. No już teraz nie, ale prawie. A i 300 mi chyba coś zadało. Cóż za nieśmieszna zabawa. I się wszystko zdespawni razem z moją kasą, 70 golda zniknie po prostu. Fantastycznie. Udało nam się wyfarmić praktycznie tyle samo tych rzeczy, po 240. Przy okazji mam parę nowych banerów i trofeów. Gdzie by to wrzucić? Byle gdzie już myślę. Santankowe trofeum tak naprawdę lepiej pasuje do szkieletora Prima niż szkieletorowe Primowe, co jest ciekawe moim zdaniem. Bo jest to metalowa czacha, czyli dosłownie szkieletor Prime. Jeszcze Floco Banner. Co to w ogóle jest Floco? No nie wiem. Wiem natomiast, że trzeba przyzwać teraz zaćmienie słońca, które pewnie będzie równie zabójczo przyjemne. A, tak, roztapiacz elfów, mój ulubiony. Wiecie co? Ja to by, sobie bym jednak te elfy z chęcią roztopił po tym, co mi zrobiły w Rimworldzie. Teraz włączamy noc, włączamy z powrotem dzień i odpalamy to. I oni też będą mieli po jakieś 1000 HP, ale wydaje mi się, że to nie będzie aż takie absurdalne. No tak, bo Mofron jest sporo słabszy od jakiegoś tam Ice Queena. To wiadomo, że nie będzie robił aż takich problemów. No chyba, że będzie zyskiwał miliard prędkości. Nie no, jego to musieli zboostować pod względem prędkości. Ale jakoś daje radę. I co? Są Dark Suny. 23, więc widzę, że to nie jest takie bez sensu. W sumie fantastycznie, Dark Sun fragmentów udało się zdobyć troszeczkę więcej. Sprzedajmy sobie Neptune's Shell'a, sprzedajmy sobie Death Sickle, czy Mofron Wings'y, czy dwa razy Eye of Cthulhu. Bacharel's Chainsaw'a jeszcze nie miałem. I to też działa jako siekiera, więc jest spoko. W ogóle nowych narzędzi dawno nie robiłem, bo dawno nie potrzebowałem. Tak właściwie to chyba w ogóle nie będę ich potrzebował ani razu w przyszłości, ale... Pewien do końca nie jestem. Mam nowego jednego banera, więc ta już piąta skrzynia się powoli zapełnia tymi banerami. To zawsze fajne. A tak, to też można sprzedać. No i teraz wyciągamy fantoplazmę. I jesteśmy w stanie stworzyć Ascendant Spirit Essence. Dwa Dark Suny, 5 tego, 5 tego. Czyli Dark Sunów mogłem szczerze mniej nafarmić, bo najmniej tego potrzeba. Zróbmy tego z 40. Jakby tak zrobić imperialowe knivesy. Albo zobaczmy, najpierw zacznijmy od tego. Do tego potrzebujemy to, co już mamy. Galaktyki i Luminite. Galaktyka Singularity jest tutaj, Luminite są tutaj. I teraz, o, jakiegoś Enforcera sobie można zrobić. Ale to ma 1500 damage'a, co wcale nie jest aż tak ekstremalnie dużo jak na teraz. Natomiast zwyczajnie problemem jest to, że nie ma projectile'i chyba. A przynajmniej nie przed trafieniem przeciwnika.
Czyli jestem w stanie zadać tym kilka różnych debuffów przeciwnikowi, kiedy go walę i mam to wyekwipowane. Ciekawe. 15% increased melee speed damage i 5% kryta. A wcześniej było 14 melee damage'a i speeda. Czyli dostajemy 1% melee speeda, 1% melee damage'a, 5% kryta, czyli kolejne 5% damage'a tak jakby. Kilka więcej debuffów, to jest tam nieważne. No i w sumie tyle. Tak widzę, że nie jest to jakieś giga ulepszenie. Kurde, armored daje mi teraz 9 defensa. Samo armored. Ale to drogie jest do reforge'owania, panie. A warding daje 12. Teraz tak, zróbmy sobie te tracery również, bo jak będę sporo szybszy, to łatwiej się będzie unikało. 5 Cosmilightu i Elysian Wingsy są mi potrzebne. Czekaj, co ja mówiłem? Cosmilightu? Przecież mam go w ekwipunku, tak samo jak to. Więc jedyne, czego potrzebuję ze skrzyni, to te Wingsy, które mamy. I są tutaj. Będziemy dzięki temu szybsi, mogli dłużej latać. I w sumie to tyle. A i warding wyszło od razu, o panie, jestem uratowany. I teraz jeszcze bym chciał sobie zrobić to. Przerobić, ale do tego będę potrzebował w piekle pokonać Providence'a. A tego nie robiłem jeszcze ani razu, ale pozwólcie, że zrobię to sam. Użyłem buffów, a kurde, chyba jednak nie musiałem. Trochę je więc zmarnowałem, bo muszę tylko Providence'a raz pokonać, jako że jedyne co chciałem to właśnie Elysian Aegis. Będę w stanie to z tym połączyć i tak dalej. A ja to już teraz mogę zrobić, a bo potrzebuję tylko tych dwóch. To daje 10 defensa zamiast 8, no to wow, różnica żadna w tym momencie. 40 max HP zamiast 20 max HP. A, i ma fajnego buffa, którego będziemy mogli użyć. I daje lepszego dasha. I chyba ten dash to będzie największa różnica. Ja to zrobię na pewno. Bo jak widzicie, z moją prędkością te dasze tak naprawdę podczas walki z pożeraczem bogów były trochę niemrawe, no. Dużo mi tak wcale nie dawały. Natomiast teraz powinien być ten dash sporo silniejszy. Zobaczmy, czy on jakiś dużo lepszy jest. Wiecie co? Chyba jest dużo lepszy dosłownie. Cieszy mnie to. A jeszcze pożeracz bogów zmniejszał akcelerację, co dodatkowo mam ból dupy. Core of the Blood God mogłoby być niezłe. Jest to ogólnie rzecz pozwalająca mi przeżyć więcej i dłużej, ale sądząc po tym, co ja mam za ekwipunek, no to chyba nie. Chyba nie ma nic lepszego. Rampant of Deities wydaje się niezłe. Chociaż 10 Cosmilightu, to nawet nie myślmy o tym teraz. The Sponge. Jak widzieliście, niestety Absorber nie zrobił dużej różnicy w walce, więc myślę, że The Sponge też trochę średnio sens jest tego robić. Fearmonger. Zbroja Fearmongera daje różne rzeczy. I nie wiem, czy jest sens jej robienia jednak. Zbroja Godslayerowa jest dla mnie właśnie, dla melee, więc ją zrobię. Phase Slayer wydaje się interesujący. Ha! Wczesna wersja prototypu Murasamy. Okej, interesujące. Ale bym potrzebował 8. Może to zrobimy. Apoteoza. Ha! Ale tu shadow speki są potrzebne. Co bym nie chciał zrobić, potrzebuję po 8 przynajmniej tych sztabek. Będę musiał gościa znokautować jeszcze minimum raz. No dużo łatwiej wcale nie będzie niż było. Gdyż mam niewielki bonus do damage'a z tego. Bonus do prędkości z tego, więc trochę mniej mnie będzie trafiał. Ale tak poza tym to tyle. Gdyby tak kurde kowadło 10 sztabek nie brało. No nic, ja nie zrobię dosłownie nic z 5 sztabek. Dobra, idziemy się z glizdą bić jeszcze raz. O, glizda, nie. Tylko nie glizda. Chociaż sądząc po mojej prędkości teraz, myślę, że różnica w walce może być całkiem spora. A w sumie poza tym mam jedną broń, którą bym chciał z niego dropnąć bardzo, więc miło by było jednak go pokonać więcej niż raz. No, jestem sporo szybszy. A różnica w speedzie jest duża. Uuu, ale miałem szczęście. Mówię to dlatego, że miał bardzo dobrą okazję, żeby mnie zabić, ale mnie nie trafiło milimetr. I to nie dlatego, że dobrze tego uniknąłem, a dlatego, że no po prostu nagle trakowanie jego, które zwykle jest gigantyczne, tym razem mu jakoś nie wskoczyło. Co jest dziwne trochę. Chociaż może to ten bonus z tych skrzydeł dał mi ten milimetr, który mnie uratował, tak też jest możliwe. Weźmy te mikstury. Chociaż nie, jak chcę zrobić zbroję z niego, to muszę go pokonać jeszcze raz, więc póki mam poty, zróbmy to. Ale tak, on mnie miał już dwie okazje totalnie zniszczyć, ale na szczęście ich nie wykorzystał. Ha, stresuje mnie ta walka za każdym razem, ale jednak jest kurde taka dobra, taka fajna. Udało się go drugim razem też pod rząd pokonać, nie wiem jak to możliwe.
Otwórzmy pierwszą skrzynkę, wywalmy banner. Znaczy skrzynkę treasure baga, drugiego treasure baga i no nie dropnął tego co chciałem. Mamy znowu McWorma, którego już mamy. Deadly jest bardzo dobry, więc nie będę go reforge'ował. I parę innych rzeczy. Tak naprawdę za pierwszym razem jak z nim walczyłem teraz, w połowie tych walk, zanim go jeszcze pokonałem. O, jest jojo. No to myślałem, że aj zmienię ten poziom trudności, zmniejszę go z tego. Z Revengeance'a no normalny, bo ja bym tego nigdy nie zrobił. Gościu 47, 11 platyn z tej walki. Ja mogłem połowę tego stracić, gdybym nie pokonał. Ale widzę, że się tym nie przejąłem w ogóle. Obliteratora sobie zachowamy. Devourer of God's Mask, no to... Ba, panie, jaki jestem teraz piękny. Jestem człowiekiem z twarzą glizdy. Gdyby tak ten barwnik złoty zdjąć i założyć sobie to. Czekajcie. Zoom 200%. Haha, jaki ja jestem teraz paskudny. Wyglądam jak jakiś obrzydliwy, obleśny owad. To śmieszne, ale nie zostawimy siebie tak. Nie robię z siebie paskudztwa. A na 200% na Calamity grać się nie da. Niech ktoś spróbuje pokonać jakiegoś Devourera of Gods na zoomie 200%. To już w ogóle będzie walka na minimapie. Ale mamy 71 sztabeczek Cosmilite'u, więc możemy zrobić sobie buciki z glizdy, kask z glizdy i pancerzyk z glizdy. I mamy teraz 222, 244, 22 różnicy, a ile damage? Powiedzmy 690, a mieliśmy 660, czyli jest nawet boost do damage'a, jest boost i do defensa i do damage'a. No i do HP również, z tego co pamiętam. Wait, co to jest za buff? A, jakiś taki drugi dash. Zobaczmy. To jest pierwsze, a po drugie trzeba ustawić jeszcze coś. Kontrolki, jak się robiło. Elysian Guard, to jest chyba to, co teraz mam. Ustawmy to na N, ale w życiu tego nie użyję, jeżeli będzie na N, bo muszę przestać tak jakby w sadu używać niemalże. To moje palce nie są aż takie przyzwyczajone do napieprzania w gry, których trzeba napieprzać precyzyjnie 20 przycisków na raz. To po pierwsze, a po drugie God Slayer Dash. To jest pod H, nie no, bardzo śmieszne. Niech będzie pod H. Czy teraz jak robię idę, klikam H? What the fucking hell? Widzieliście to? Weźmy, przenieśmy się gdzieś tutaj, bo to jest bardzo śmieszne. Włączamy prędkość warpową i poczekajmy aż się załaduje i jeszcze raz sprawdzamy to. To jest kurde kozackie. A jeszcze kliknę N, to mamy... A to jest pod zmianą mapy też. Boostujemy sobie najróżniejsze staty i wydaje mi się, że to nie znika. Ewentualnie... A ja się staję sporo wolniejszy, okej, okay, rozumiem. To dlatego mnie to boostuje, więc proszę teraz znikaj buffie, bo nie chcę być taki powolny. Wolę być szybki i zwinny niż tankiem, który stoi w miejscu, ale ciągle obrywa. Dobra, lecimy! Ło, panie! Ale to skok był, prędkość warpowa. Czyli tak, mamy 21 tylko tych Ascendant Spiritów. Wolałbym nie musieć craftić ich jakiegoś miliarda. Enforcer rzeczywiście jest true melee damage. Zacznijmy od zrobienia sobie Imperial Knivesów, czyli potrzebujemy Vampire Knivesy, które są tutaj. Monstrous Knivesy, które się robi z wielu rzeczy. Ale praktycznie z czegoś, co mogę nazwać Mega Syfem. Robimy sobie broń 7 damage'a teraz. Tak, to jest broń, którą mogę stworzyć po pokonaniu tego superbossa. Tym będę właśnie walczył. Imperial Knivesy, poza tym, że są dobrą melee bronią, to jeszcze leczą. Znaczy na razie dobre nie są, bo zostały żałośnie zreforge'owane. Chcemy mieć je demoniczne, tak. Liczują dosyć sporo zdrowia. Sami z siebie robią 9000 DPS-u. Ja nie będę się z tymi gościami zabawiał. Jak będę chciał zrobić Solar Eclipse'a, to se zrobię i tyle. Co za problem. I mogę jeszcze jedną rzecz zrobić z Cosmilite'u. Więc zróbmy galaksję. I tutaj potrzebuję Dark Sunów i Omega Bion Blade'a. Czyli broń, która była z nami bardzo długo i wiele upgrade'ów już przeszła. I teraz przejdzie następnego, ale to nie jest jej ostatni upgrade jeszcze. Tak tylko zaznaczę, ha ha hihi. Ho 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 ho. Co za... Nie ma to jak broń w nieskończoność ulepszana. Gdzieżem ja Bion Blade'a wcisnął? No nie zgubiłem go chyba przypadkiem, nie usunąłem go. Nie no, niemożliwe. Tu jest. A po prostu jestem ślepy absolutnie, no tak. Hono tutaj galaksja, która robi 200 damage'a. Nie brzmi to zbyt optymistycznie. Wywalę tą pięść, ona jest fajnym gimmickiem, ale się nie przydaje tak serio. Szkoda, bo bardzo fajna broń. I jeszcze coś będzie trzeba. Mutilatora od dawna nie używałem, ale wydaje mi się, że Crescent Moona jeszcze bardziej nie używam. Więc jego wywalę, Mutilatora zostawię. Neptune's Bounty to już w ogóle spada i nigdy mi się nie pokazuje przed twarzą więcej. Natomiast galaksja, przetestujmy to.
A dobra, to robi potężny DPS, tylko po prostu się wydaje, że niby nie robi. Mam sporo kasy, więc od razu zreforge'ujmy sobie to wszystko. Galaxia na legendarny i to w sumie tyle. A obliteratora też zmieńmy na, w sumie nie wiem, demoniczny, tak. I chodźmy to przetestować. Spełnimy sobie dummy, staniemy sobie tutaj powiedzmy. Te knife'sy też są naprowadzane, robią holy shit 17 000 DPS-u. Obliterator robi 15 000. A jak widzicie, on strzela z laserów, więc łatwo jest nim celować. 15 000 DPS-u. Galaxia robi kolejne 20 000. Niby takie słabe, ale jednak nie słabe. I musimy znowu walczyć z glizną, żeby resztę rzeczy zrobić. Wydaje mi się, że po gliździe idziemy bezpośrednio na Jarona i się w ogóle nie zastanawiamy. Tak, nie ma nic pomiędzy Dogiem a Jaronem. Aż śmieszne, że on mi ciągle te cegły dropi swoje. Można by go z tych cegieł zbudować gdzieś na mapie dla Becky. Dawaj, broń melee. Co my mamy? Rogue damage. Super, ale cool. I jeszcze range damage. Oh my god, ale fajnie. Szkoda, że zapomniałeś o melee damage, gościu. Ale widzę, że farmienie go daje mi ultra dużo. Mamy jakiś miecz, ale to chyba nie jest to. Co to jest? Aaron's helmet. Chyba tego nie miałem, więc wolę tego nie wywalać. Silwowe rzeczy już miałem. Nie no, ja po prostu geniuszem jestem, tak walczę z nim sobie, walczę, a wcale nie zauważyłem, że to, co z niego niby miało dropić, tak naprawdę z niego nie dropi, tylko się robi z Cosmilightu. Brawo. Czy ja Aaronowych śmieci już nie miałem? Nie, nie miałem, no dobra, no to niech sobie zostaną w skrzyni, jako trofka tak jakby. Ale przynajmniej kasy nafarmiłem. Death Hail, to już mam, to już mam, to już mam. Excelsiusa nie mam, więc to jest fajna nowa rzecz. Pytanie, czy się przyda. To chyba nie jest przebijające. Nie no, niby jest przebijające. Real shit? Czyli powiedzmy, że to jest moja naprowadzana broń, to zamieniliśmy ją na to, bo to też jest naprowadzane. Natomiast przebijającą broń na to zamienimy. Na to zamienimy to i mamy od razu 3 miejsca. Zróbmy tylko to super dummy i zobaczmy, jak to się sprawia. Jeżeli trafiamy przeciwnika na blisko, to zadajemy mu obrzydliwe obrażenia. Ale z daleka 20 000 DPS-u też niczego sobie, więc ta broń jest niezła. Jest taki kolejny odglizdawiacz, bo to też jest broń, która przebija chyba w nieskończoność, tak jak odglizdawiacz. Oj, odglizdawiacz, tak bardzo kochałem tą broń, ale niestety musimy się z tobą pożegnać. Teraz zrobimy sobie, to się nazywa Stream Gun. To jest ta broń, którą myślałem, że wypada z tego gościa, ale byłem za głupi, żeby zauważyć, że jednak nie wypada z niego. To przebija chyba 2 razy. Ile to robi DPS-u? Jakaś taka nikła ilość tego DPS-u. Do czego to jest polecane w ogóle? A w sumie? W sumie z tego, co widzę, niby może piercować 9 przeciwników, a nie tylko 2, tak jak mnie się wydaje. A, bo to się nie odbija od ścian, to dlatego. Powiedzmy, że zróbmy sobie ich 9. Nie no, piersuje ich więcej. Czyżby ci przeciwnicy nie mieli hitboxa takiego, który to niby miałby blokować? No tak, na tak dużą ilość przeciwników to jest boskie, ale czy takie dobre będzie normalnie? Typowo, to nie wiem. Na razie to zachowajmy. I jeszcze jedną z moich ulubionych broni z Vanilla, czyli Scourge of Corruptora, możemy sobie ulepszyć. Potrzebujemy jeszcze Bonebreakera. Czy mamy Bonebreakera? Mamy. To jest niezła broń. Się przynajmniej taka wydaje. I z tego robimy Scourge of the Cosmos, czy coś takiego? Tak. 1000 damage'a. Scourge of the Corruptor, tylko taki, który ma 1000 damage'a. Więc testujemy to na lalce, na której się naprowadzają rzeczy. Wow, on się teleportuje z portalu do portalu. I jeszcze lasery wypuszcza. No dobra, nie jest to aż takie super dobre. Chociaż czekaj, weźmy wywalmy tego miniona, bo on trochę psuje ten DPS. 14 000. To na jednego przeciwnika robi 10 000. Wait, wait, wait. To robi 14 000 samym przebiciem. A gdy stoimy na przeciwniku 26 000, to robi 20 000. A to robi 17 000. Ale nie ma to jak broń lecząca, który robi niemalże tak dobry DPS jak broń nielecząca. Jednak sobie Scourge of the Cosmosa zostawimy. Wiecie co, ja to jojo chyba wywalę, nie będę go używał, bo skoro mam bronię z takim zasięgiem, to po co ja mam się bawić jojem i celować, kiedy mogę mieć wszystko naprowadzane. Moment maga. Zróbmy sobie jeszcze jeden fajny miecz. Tym razem potrzebuję Luminite'u. Tym razem i biorę Tytan. Zupełnie jakbym nie potrzebował Luminite'u chyba ze 40 razy w tej grze. Mamy ten miecz, a on ma taką fajną funkcję, to dlatego on ma tak żałośnie mało damage'a. Bo ostatecznie dalej jest potężny z tego powodu. Endotermiczną energię mamy, czyli powinnibyśmy stworzyć wielki miecz, bla! Interesujące. Zamieńmy sobie Terror Blade'a na to, bo te bronie po tym
tym gościu są tak potężne, że trudno mi sobie wyobrazić, że cokolwiek, że to sprzed doga będzie lepsze od niego. No niby nie robi tak dobrego DPS-u za bardzo. A jak stoję na przeciwniku? Do czego to w ogóle służy? A to jest taki miecz chyba bardziej, żeby go użyć, żeby zostawić i używać czegoś innego. Jako dodatkowy DPS, okej. To jest interesujące. No bo tak sam z siebie to robi niezbyt dużo. Sporo mniej niż te inne bronie. Jeszcze mógłbym zrobić taką broń, która się nazywa na pewno Elemental Sheave. O to. Czy raczej Cosmic Sheave. Ale bym musiał zrobić Terra Sheave, True Knights, bla 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 bla. Nie chce mi się. Nie chce mi się tego zrobić. Czyli tak. Jeszcze coś z Cosmilightu możemy zrobić, co jest akcesorium albo czymś tam? Może powinienem polecane akcesoria teraz sprawdzić, ale nie do końca mi się chce. Myślę, że taki setup, jaki mam teraz, jest genialny już w tym momencie. I z tym zmierzymy się z Jaronem, ale na niego będzie potrzebna arena ogromna. A, jest jeszcze jedna broń, którą możemy zrobić i która jest polecana przez nich. I teraz Twisting Nethery trzeba iść farmić. Ono tutaj, gościu. Pokaż mi, na co cię nie stać. Pokaż mi, jaki jesteś słaby teraz. O, dalej jest szybki. I dalej dużo damage'a bije. Ale już nie robi takiej furory. Teraz to ja zżynam ci to HP. To ci robi najwięcej zdecydowanie. Chyba, że Imperial Knives'y. Kurde, no Imperial Knives'y na tego bossa robią najlepszy DPS. I jeszcze leczą. Nie powaliło was Calamity przypadkiem. Nie są te bronie troszeczkę zbyt OP. A zresztą co ja gadam, przecież następny boss to jest Jaron. Czyli na niego nie ma czegoś takiego jako zbyt OP. Przepraszam bardzo. Robimy nadir. Hello, panie goblinie, który chyba już z 50 platyn mi zabrał. Zacznijmy od tego. To jest demonik, więc niech zostanie demonik. To niech też się zrobi demonik. Excelsius niech wbity zostanie na legendarny. Great Sword of Bla, chociaż będę go pewnie bardzo rzadko używał, też legendarny. I nadir. Chyba demoniczny będzie najlepiej, bo on nie ma wielkości. A to jest ta broń, która ma... No właśnie. Pociski przelatujące. Przelatujące pociski przez ściany. Interesujące. Jedna rzecz mnie tylko intryguje. Czy są jakieś narzędzia z Cosmilightu? Żeby może trochę szybciej kopać. Jest na pewno wędka z Cosmilightu. Najpotężniejszy przedmiot we wszechświecie. Ale czy jest, no nie wiem, siekiera czy co? To nie mam pojęcia. A zobaczmy. Itemki, toolsy. No i tylko tyle tych toolsów tu jest. Bloomstone'owy jakbym zrobił, to bym miał 250 pickaxe powera. No, Catalyst Crusher najlepszy kilo w grze, ale raczej go nie zrobię. Mój obecny ma 225%. I to się crafci z, no właśnie, Shadow Speków. I z Blossom Pickaxe'u. Chyba Blossom Pickaxe jest najlepszy w tym momencie. I to się robi z 7 sztabeczek Ueli Bloomu. No dobra. To kowadło działa jak każde inne kowadło, więc nie, to jest melee damage. Zróbmy sobie kill off, tak? Wow, cóż za przydatna super rzecz. Legendarny kill off sprzedajmy. Zreforge'ujmy ten kill off. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Jest duży, nie chcemy dużego. 8% speeda. Wolałbym trochę więcej niż 8% speeda. Nie chcę Deadly ani Savage. No dobra, zostawię już legendarny. Mam legendarną nową broń. Cieszycie się? I będzie 8% speeda, więc wydałem tak z 1,5 platyny na to, żeby dostać to, co już miałem. Super. No ale co tam? Jesteśmy teraz znacznie silniejsi i bardzo się cieszę. Dzisiejsza walka była bardzo fajna, bardzo przyjemna. Rzeczy, które zrobiliśmy, są potężne i genialne. Mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał, bo mnie się podobał. Naprawdę niesamowicie. Jeden z najlepszych odcinków tej serii, moim zdaniem. I cześć! W ogóle buff się zepsuł tutaj. Zamiast tu jest tu. Weird jump.